15. Poznań Półmaraton przeszedł do historii. Rywalizację zgodnie z przypuszczeniem zdominowali biegacze z Etiopii, którzy przez długi czas biegli wspólnie w grupie. Jednak jeden z nich, Haftamu Gebreselassie, postanowił się od niej oderwać i zawalczyć o zwycięstwo. Ostatnie kilometry biegł w pojedynkę i na mecie zameldował się jako pierwszy z czasem 1:27. No i mamy go tuż przed metą. Ostatnie metry w wykonaniu niespodziewanego zwycięzcy, debiutanta Haftamu Abadbi. Junior z Etiopii zwycięża w 15. jubileuszowym półmaratonie w Poznaniu. Bardzo ładny bieg. Myślę, że tutaj, tak jak wcześniej powiedziałam, otworzą mu się troszeczkę wrota do tego, aby ten wynik podkręcać. Brawo, brawo Amadi. Nie ma rekordu trasy, ale to ty dzisiaj jesteś zwycięzcą tego biegu. Najlepszym z Polaków także bez niespodzianki okazał się Krystian Zalewski, który ukończył bieg na 7. lokacie i stracił do triumfatora 3 minuty i 34 sekundy. No przede wszystkim wiadomo, jest niedosyt, zawsze chciałoby się bić rekordy życiowe, w tym wypadku trzeba poprawiać rekord Polski, więc to nie jest taką łatwą sztuką. Jednak cieszę się, że mimo wszystko ten deszcz trochę przystał w trakcie biegu. Kibice dopisali gorąco, nas dopingowali, więc naprawdę jest fajnie. Mimo wszystko, biorąc pod uwagę te warunki atmosferyczne, 1:04 to wynik satysfakcjonujący? Wiadomo, jest niedosyt, biegałem w karierze już dużo szybciej i to wielokrotnie, więc na pewno jest niedosyt. Jednak celem numer jeden dla mnie tej wiosny jest 7 maja maraton w Pradze. To są przygotowania, pod które wszystko podporządkowuję, więc forma ma dopiero przyjść. Biorę to na klatę, wynik i trenuję dalej. Najlepsza wśród pań i zarazem 10. w klasyfikacji generalnej była Wibinekh Anshalem z Etiopii, która pobiła rekord trasy i od teraz wynosi on 1:07:54. Poczekajmy może, żeby zobaczyć właśnie zwycięzczenie tego biegu, w jakim to będzie czasie. Tak, jest poniżej 1:08, 1:07:51, nowy rekord trasy, zwycięstwo, fantastyczny bieg, fantastyczny występ zawodniczki z Etiopii. Najlepszą Polką była Monika Jackiewicz, która w zestawieniu kobiet znalazła się na 5. miejscu, a ogólnie dobiegła do mety jako 20. Trasa bardzo fajna, mnóstwo kibiców, pogoda też fajna, bo było chłodzenie, więc no jestem jako pierwsza, dobiegam do mety jako pierwsza Polka. Pierwszy raz biegam półmaraton w Poznaniu, także no wrażenia bardzo fajne. Gratulujemy, też słyszałem, że sporo kibiców na trasie nam się pojawiło. Bardzo mnóstwo, szczerze byłam w szoku po prostu, bo tak naprawdę co kawałek na jakimś zakręcie mnóstwo, mimo że na początku padał deszcz, ale poznaniacy dopisali, naprawdę, nawet koziołki były. I poziom też wysoki, prawda? No bo dzisiaj jednak rekord trasy, jeżeli chodzi o panie, to też jest taka niebagatelna sprawa. No tak widać było, że dziewczyny od początku już dyktowały bardzo mocne tempo. Nie wiedziałam, że rekord trasy, dopiero się od pana teraz dowiedziałam. Trasa jest fajna, więc no rekordy mogą się sypać. 15. Poznań Półmaraton to impreza nie tylko dla elity biegaczy, ale chyba przede wszystkim dla amatorów tego sportu i mieszkańców miasta. Na starcie stawiło się 8,5 tysiąca zawodników, a na mecie zameldowało się dokładnie 7665 osób. Wszyscy mogli liczyć na ogromne wsparcie kibiców, swoich rodzin czy przyjaciół, którzy licznie stawili się wzdłuż pętli wokół miasta. Najlepszym biegaczem z Poznania okazał się 15. w generalce Łukasz Nowak, a najlepszą poznanianką była Kasia Ostojska, 12. kobieta na mecie.